I teraz sława i chwała wiekopomna czeka autorkę książki, która jest pretekstem także drugim do tego dzisiejszego spotkania, mianowicie biografii, autorkę biografii Kazimierza Kuca, cały ten Kuc, Aleksandrę Klich, którą prosimy teraz na scenę. Tutaj ją biorę z zaskoczenia. Ola napisała fantastyczną książkę. To zaraz będzie działać, bo musisz do tego coś powiedzieć. Wyrazy uwielbienia. I brawa, no gromki. Proszę Państwa, to nie są żarty. Ta kobieta wspaniała, widzicie, bardzo zgrabna, piekielnie utalowana książeczka. Za moimi plecami, bez mojej wiedzy, i tak napisał mnie książkę, o ja ją czytałem tydzień temu. No i rzeczywiście... Nic nie wiedział do tej pory. Jest co czytać. Ja chciałem Pani serdecznie podziękować, ponieważ ja strasznie lubiłem i będę lubił kobiety i one mi się jakoś odwzajemniają. 2-3 lata temu Pani Elżbieta Maniewicz napisała dwie świetne książki o mnie. Wiem, czy jest Pani Maniewicz, nie ma. Jest. Jest. O. I chcę Państwu powiedzieć, myśmy się nie znali. One same z siebie. Nie wiadomo, dlaczego zainteresowały się moją osobą. I teraz po latach ta piękna kobieta napisała książkę biograficzną o mnie. Ja to czytałem jak kryminał o kimś takim chyba, ale ja nie czytałem go tak jakby o sobie, bo to jest tak napisane. To jest po prostu książka o... Bo to jest wszystko wymyślone. No, daj Bóg. Nie, ale ona mi się przyznała prywatnie, bo to jest osoba, która z Katowic, z Wrocławia, nagle tego owego, ją zaproszono do Warszawy i tutaj już jest bardzo ważną dziennikarką Adama, ale tam taka ślązacka tego, troszeczkę tam się zanosi na rewolucję seksualną. Adam. Jestem za. Na związek partnerski. Ale Adam, tak musi być, że przecież widzisz, nie? Na związek partnerski. I nagle ona, ani w 5, ani w 10 tajemnicy przed wszystkimi machnęła tą książkę. I teraz wszyscy się kłaniają, wszyscy mówią, o, to jest osoba bardzo niebezpieczna. I ona weszła w lek męski. Kaziu, co z tym chlebem, bo mamy tylko 150 bochenów. Czekaj teraz, chlebie, no uspokój się. Chleb poczeka, teraz chwileczkę. Strawę i ja myślę, że ona teraz będzie wysoko szybowała. Zwracam uwagę, jest to bardzo niebezpieczna osoba i jestem dla niej pełen podziwu. Pani Olu, gdyby Pani nie miała męża, ja nie miałem żony i gdybyśmy mieli tego całego, to ja bym się Pani oświadczył. A tak to tylko będzie literackie. Tak, ja się Panu oświadczę. Ale tak. I zanim wejdę w ścisły związek homoseksualny z Adamem, to byśmy mogli przedtem coś sobie uczknąć jeszcze na pewno. I bochenek, tak, Kasiu? I bochenek, tak? Boże, co za ciało. Już wyszło. To chciałam podziękować panu Kazimierzowi za to, że jest i tym wszystkim ludziom, którzy z nim przez te 60-55 lat rozmawiali, towarzyszyli w jego drodze. Pani Eli Baniewicz, bardzo serdecznie, ponieważ z waszej pracy korzystałam, więc dziękuję wam bardzo. Serdecznie dziękuję, że trochę pożyję panie, ludzie powiedzieli. Ale no. Tak łatwo tutaj nam się nie wykpisz. Ja chciałem ci zadać dwa pytania. W którym moment w czasie pisania pracy nad tą książką, jej pisania, kiedy najbardziej się bałaś, a który dostarczył ci największej rozkoszy? Tu jest sitko. No było to przyjemne przez 6 lat, bo w 2002 roku zaczęłam zbierać
informacje do tej książki, zaczęłam rozmawiać z ludźmi i naciągać pana Kazimierza na pogawędki. Natomiast był taki moment lęku, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że rzeczywiście ja piszę o żyjącym człowieku i ten człowiek nie ma świadomości tego, że ktoś tam gdzieś na boku drapie jakąś jego biografię. No i bałam się tego zetknięcia pana Kazimierza z tą materią językową, którą popełniłam. Ale pomyślałam sobie i tak, pan Kazimierz jest odważnym człowiekiem, jeżeli ja się będę bała i będę strachliwa, mnie nie będzie szanował, no więc postawiłam na odwagę. W każdym razie to bardzo wybitne dzieło w kategorii ilustracja. Wspaniale jestem ilustrowany, jak poroszę. Ale jeszcze coś o tych rozkoszach. A, przepraszam. Nie wyrobimy się dzisiaj do 12, widzę wyraźnie. Nie, no, pan Kazimierz jest rozkoszny, więc uprzestańmy na tym. Obcowanie z nim jest rozkoszą. Intelektualną. Nie wnikajmy w szczegóły. Aleksandra Klik, dziękuję. Zaraz, pani Olgo, bo przecież jest lektor.